Pani poseł, ale w tym wypadku chyba w roli mamy wystąpi bardziej. Będzie czytać książki w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Czy pani poseł znajduje czas, żeby czytać swoim dzieciom książeczki do snu? Staram się, często znajduję, zresztą dzieci mnie do tego mobilizują. Starszy siedmiolatek jest zobligowany do tego, żeby jak jestem w domu, zawsze ze mną przeczytać i poćwiczyć swoje czytanie, natomiast trzylatkowi czytam, czyta mąż. Często są to obrazkowe książki, gdzie może wykazać się nasz trzylatek, ale generalnie staramy się dbać o to, żeby faktycznie ta literatura w domu gościła. To chyba to jeden z tych kosztów, które bycia posłem, które panią martwią, że nie może pani po prostu tego robić tak często, jakby chciała. To prawda. Nie można mówić, że sprawowanie mandatu poselskiego odbywa się bezkolizyjnie, jeśli chodzi o rodzinę. Większość obowiązków przejmuje mąż, za to jestem mu bardzo wdzięczna. Dzieci jakby rozumieją potrzebę tej wykonywanej przeze mnie pracy, ale też nie będę ukrywała, że bardzo często słyszę wyrzut, że mnie nie ma, że mnie brakowało wieczorem, zwłaszcza kiedy kładły się spać i chciały, żebym była. A co dzisiaj będzie czytane dla dzieci ze szkoły numer 1? Dzisiaj jest książka Piotruś Kita, pisarki pani Ewy Nowak. To jest książka z takim morałem o trzech łobuziakach, którzy znęcają się nad bezdomnymi kotami i spotyka jednego z nich kara w postaci, zostaje zaczarowany i staje się kotem i zaczyna odczuwać to, co odczuwają maltretowane przez niego do tej pory koty. Więc myślę, że taka czytanka, bajka, która będzie miała bardzo pozytywne przesłanie. Bardzo pozytywne. Tu nie mogę nie zapytać na koniec o politykę. Kot, czyli pan prezes Kaczyński jest znanym chyba najbardziej w Polsce miłośnikiem kotów. Pan prezes Kaczyński faktycznie ma w domu koty. Generalnie jest miłośnikiem przyrody, miłośnikiem zwierząt, więc faktycznie myślę, że ten temat byłby mu bardzo bliski.